Czy pan uważa, że to jest książka antyklerykalna? Tak się dowiedziałem, ale jeszcze nie mam zaproszenia z mojego rodzinnego miasta. Jest tam pewne radio, które się nazywa Radio Maryja Szczytnie. Nikt mnie o to nie poprosił, żebym tam miał jakąś rozmowę. Ona nie jest antyklerykalna, ona jest pewna refleksji, jest pełna refleksji nad postawą Kościoła w wielu sprawach. Powód jest dość prosty. Mama jest w piekle w tej książce, w związku z tym interesuje się konkurencją, czyli niebem, i ma prawo zapytywać się o tą konkurencję i ma wiele pretensji, może nie do Boga, ale tych, którzy tego Boga na ziemi reprezentują. Zresztą taka była. Zresztą miała też powód, ona była zmarginalizowana przez Kościół ze względu na swoją biografię. Powiedziałbym, dotknęła ją może nienawiść, bo aż tak nie mocno, ale pewien ostracyzm z Kościoła ze względu na swoją biografię, wynikający z tego dogmatu, z którym się nie zgadzała, dlatego że uczyła nas, przekazywała niemal, że modlić się każdego dnia do krzyżyków zbitych w ścianę, a kolęda do nas nie przychodziła, bo była grzesznicą według określonych reguł. Natomiast miała jedną piękną cechę, nie obraziła się na Boga, tylko na Jego służących na ziemi. I w tym kontekście jest antyklerykalna. Zresztą ona w którymś momencie pisze: synuś, ja nie jestem antyklerykalna, jestem bardzo antyklerykalna. W związku z tym w książce jest taka odpowiedź. Pytam dlatego, że ja czuję się elementem Kościoła i powiem, że z mojego punktu widzenia antyklerykalizm tej książki jest dla mnie bardzo dobry. Dlatego, że na przykład napisał pan o Grzegorzu z Nazianzu, że on tak negatywnie, jest cytat z niego, o medycynie, że był nastawiony negatywnie. I to mnie zmusiło do tego, żeby troszkę ojców Kościoła przestudiować. I okazuje się, że tenże Grzegorz z Nazianzu miał brata, który był cesarskim lekarzem. On studiował medycynę i właśnie w tym kontekście przez swojego rodzonego brata Grzegorza był chwalony bardzo. Także z punktu, ja się cieszę z tego antyklerykalizmu, bo on zmusza ludzi, mam nadzieję, zmusza ludzi Kościoła do tego, żeby trochę posprawdzać pewne rzeczy i się zastanowić. Myśmy z wydawcą też to sprawdzali, dlatego też dostałem przekazanie, żeby wszystkie źródła, które mogły być powodem na przykład procesów o obrazy uczuć religijnych, bo i tego się baliśmy trochę z wydawcą, żebyśmy mieli chociaż argumenty. Nie chodzi tylko o Ewangelię, ale również o pewne apokryfy, żebyśmy mieli pewne źródła, że to nie autor mówi pewne stwierdzenia, tylko po prostu je cytuje. Zacytowane w książce beletrystycznej mogą być potraktowane jako rodzaj fikcji, natomiast jeśli jest przypis na dole odwołujący się do źródła tych stwierdzeń, że ja tych wszystkich źródeł nie znałem. Ja lubię napisać tą książkę, ci, co czytają, wiedzą, że przy tej ilości wiedzy, która tam jest, to ja musiałem się dużo uczyć. Zresztą chwalę tej książki. Ona zmusiła mnie do nauki o wielu, wielu, wielu rzeczach teologicznej, również tego, co mnie tak nie za bardzo interesowało. Jeśli sądzi pan, że ktoś się nad nią pochyli i w związku z tym będzie chciał ze mną o tym dyskutować, to będzie mi się miło. Ja się pochyliłem, ale a myślę, że osób, które się nie pochyli... wiem, w jakim kontekście pan reprezentuje tutaj Kościół. Jest, jest pan ministrantem albo... Nie. No, na przykład dzisiaj byłem w kościele, przystąpiłem do komunii. Wie pan co, no nie chodzi o to. Sam pan powiedział na początku, że narrator tej książki, czyli Irena Wiśniewska, jest osobą, którą w niektórych momentach można by nawet, ja bym ją posądził o dewocję. Już nawet nie o jakiś taki bardzo mocny teizm przywiązania, ale niemalże o dewocję. W związku z tym jest tu... To też jest surrealizm. Ona na końcu tej książki sprzedaje... Niech pan nie. No dobrze, już nie będę mówił. Tego nie można powiedzieć. W każdym razie ja się z tym tematem istnienia, w zasadzie nie istnienia, a bardziej milczenia Boga potykam w wielu moich książkach. To milczenie Boga, brak interwencjonizmu Boga w różnych sytuacjach, bo i w książce Bikini ten temat jest poruszany i nawet w Samotności w sieci ten temat milczenia Boga jest poruszany, więc ja się z tym potykam, to mnie drażni, to mi nie daje spokoju i teraz chciałem troszeczkę bardziej, powiedzmy, naukowo podejść do tej kwestii i dlatego włożyłem to w usta mojej matki takie fragmenty, ale one nie są główną treścią.